Siemano wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nastaje wiekopomna chwila. Zabieramy się w końcu za ABS. Kupiłem właśnie ten czujnik. Będziemy go zmieniać z prawej strony, z przodu, bo tak pokazało na komputerze. No i co, podnosimy przód i odkręcamy koło. Mamy widzów nowych. Dobra, podnosimy BMW, tu mamy przygotowany klucz do odkręcania. No, tak to wygląda. Dobra, lewarujemy. Przodu akurat nie jest tak zgnity, to chyba się podniesie bez problemu. Dobra. Teraz trzeba gdzieś kobyłkę podłożyć. No dobra, tam bez kobyłki da radę. A mogliśmy na pewno poluzować śruby, ale może da radę. Tak? O, ciekawe, czy się odkręci. Dobra, puszczamy go na ziemię. Bierzemy normalny klucz. Tutaj mamy klucz, który kupiłem w Castoramie. Odkręcił nam 3 śruby, 4. No i przemieliło go, więc po prostu, no chyba wydało na niego 5 dych i do śmieci idzie, ale po jakieś pół godziny udało nam się odkręcić. Wzięliśmy rureczkę Francuza i zdjęliśmy już koło i tu mamy tą kostkę od tego ABS-u, ten czujnik. Teraz skręcamy kołami, żebyśmy mieli dostęp z tyłu do śrubki, no i odkręcamy. Jeszcze, dobra. No. Dobra. Tam jakiś, jakby to zawadzało, to tam to kurwa jest jakiś, się przekręciło, czy co? To jakby zawadzało to. A więc raport sytuacyjny. Nabiliśmy sobie tam taki klucz, bo toreks był za duży, a i był za mały. Nie udało się nabić, lecz no śruba nie wytrzymała. No i co? I teraz nie wiem w sumie, jak to wyciągniemy. Nie wiem, czy to widać, ale mamy tam urwaną śrubę. Trochę wystaje, nie wiem, jakimiś kombinerkami to spróbować wyciągnąć. I tu ten czujnik już wyciągnięty. Albo po prostu wsadzimy stary, nowy czujnik bez przykręcania. No nie wiem, zobaczymy. Gdzie jest ten nowy? Jak to wygląda? Się wysuwa? Gladek miał się wysunąć, nie? Tylko, że mi się nie chcesz wysunąć. No kurwa, jebana. Kurwa, tam jak tam działa to? Dobra. Dobra. Stary wyciągnięty. Teraz trzeba nowy wsadzić. W ogóle to samo? Znaczy? Wygląda podobnie. Wygląda podobnie. Dobra. Ułamane jest co innego. Zobaczymy.
Myślałem w ogóle, że wejdzie w tą dziurę, nie? Tu u góry jest drugi gwint, wiesz? Jakby można ten górny przykręcić, ale nie wiem, czy na odwrót to wejdzie. Próbuj. Idzie świecić. Na z tyłu tam postawię. Tu mamy... Tutaj mamy tą łamaną śrubę, ale tu mamy dziurkę jeszcze z gwintem. Spróbuję dobrać tu śrubkę i po prostu przykręcić na tą śrubkę tutaj inną, a ta po prostu zostanie tutaj tak jak jest. Zobaczymy, czy to się uda. A więc tak, czujnik nowy mamy wsadzony. U góry jest śrubka, tam była druga dziurka, była, wkręciłem tam śrubkę. W tym czujniku po prostu przewierciliśmy dziurkę, bo tam było takie miejsce plastikowe, no i tak to siedzi, zobaczymy, czy teraz to będzie działało. Składamy to wszystko tak jak było. No i zobaczymy, czy to będzie pasowało. Dobra. A to drugą ręką trzymaj. Ten w środku jest taki. No zobacz, w którą stronę to idzie. Patrzyłem. To jest tak, a tak. Dalej chyba. Już? O! Wskoczyło. No i chyba już, no nie? Chyba tak. Dobra. Izolacja. Ciekawe, czy kabelki nie są przypadkiem pouszkadzane. Ciekawe, czy nie będzie trzeba kasować błędów w komputerze, żeby to działało. No i dobra, nowy czujnik mamy wsadzony. Teraz tylko założyć koło. I zobaczymy, czy będzie to działało, czy nie. A więc jedziemy się przejechać, zobaczymy, czy będzie wyskakiwał ten błąd, czy nie będzie trzeba podłączyć komputera. Najwyżej podłączę komputer i dam wam znać, jak to wygląda. Właśnie odłączyłem komputer od BM-y, usunąłem ten błąd, przejechałem się kawałek, ale niestety zaświecił się z powrotem, więc nie wiem, w czym jest problem. W sumie zostawię tak jak jest, jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, że tego ABS-u nie ma. Nie wiem, czy to ja coś źle podłączyłem, czy ogólnie coś się zepsuło innego. Ale cóż, no nie udało się tym razem. I dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.